powinienem się przyznać, że poproszony przez panią kurator o to, abym wysłał jej nie tylko tytuł wykładu, ale także parę zdań o tym, na temat tego, o czym ten wykład będzie. Pomyślałam, że spróbuję połączyć te dwa zadania w jedno i ułożyć taki tytuł, który będzie tytułem i zarazem będzie mówił o tym, o czym ten wykład będzie i pozwoli mi to nie pisać tego streszczenia. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że rzeczywiście ten tytuł opowiada o tym, o czym chciałbym mówić, albo może lepiej, do czego spróbuję dojść, ponieważ jednak chcę mówić o sztuce Józefa Robakowskiego. Wydaje mi się, że skoro ten wykład pojawia się w kontekście jego wystawy, to ten wykład przede wszystkim temu powinien być poświęcony. A po drugie, chciałbym zająć się czymś, co od jakiegoś czasu mnie zajmuje, znaczy ten czas już chwilę trwa, bo uprzytomniłem sobie lecąc tutaj do Gdańska, że w gruncie rzeczy pewne wątki po raz pierwszy podjąłem w książce, którą wydałem w roku 1999, a więc rzeczywiście chwilę temu, ponieważ tam w jednym z rozdziałów książki zatytułowanej Film, Wideo, Multimedia, Sztuka Ruchomego Obrazu w Erze Elektronicznej zastanawiałem się nad konceptualnymi korzeniami sztuki interaktywnej. Sztukę interaktywną traktuję jako taki najbardziej wyrazisty przykład kultury partycypacji. Kategoria kultury partycypacji w Polsce zwłaszcza została spopularyzowana przez wydaną bodajże w 2004 albo 2005 roku książką Henry'ego Jenkinsa Kultura konwergencji, w której on zwraca uwagę na to, że we współczesnym świecie, we współczesnych porządkach kulturowych i to co ciekawe, on lokuje swoje zainteresowanie w polu kultury popularnej raczej. Ja zajmowałem się raczej bardziej elitarnymi formami artystycznymi, ale zwracamy uwagę na to samo, to znaczy zmieniające się standardy partycypacji kulturowej, w ramach których partycypacja kulturowa przestaje polegać na tym, że wypożyczamy książki z biblioteki i czytamy, chodzimy do muzeów i oglądamy wiszące tam obrazy, chodzimy do teatrów i sal koncertowych. Ta partycypacja współczesna polega na tym, że dotychczasowi odbiorcy kultury angażują się w rozmaite działania i poprzez te działania w istocie partycypują w kulturze. A więc partycypacja nie polega już na doświadczeniu wyobraźniowym, intelektualnym tego, co inni tworzą, a zaczyna być włączaniem się w działania przez innych przygotowywane. Bardzo taki lapidarny, ale przez to niezwykle wyrazisty sposób tę sytuację określił angielski artysta, teoretyk, jeden z prekursorów tego rodzaju działań artystycznych, Roy Ascott, który w jednym ze swoich tekstów napisał, że artysta interaktywny jest designerem, który projektuje pole twórczych zachowań odbiorców. Czyli artysta przestaje tworzyć dzieła, zaczyna przygotowywać scenariusze, partytury, w oparciu o które dotychczasowa publiczność angażuje się w działania twórcze. I to jest to, co od jakiegoś czasu mnie najbardziej interesuje. Ostatnia z książek przeze mnie napisanych, Sztuka interaktywna, jakby w całości już koncentruje się na tych obszarach zagadnień. Ale właśnie w tej książce, o której wspomniałam wcześniej, wydanej u schyłku minionego stulecia, to tak dobrze brzmi, jak się w ten sposób to określi, zwróciłem uwagę na to, że sztuka interaktywna nie wyłania się tylko i wyłącznie z rozwoju cyfrowych technologii interaktywnych. Czyli sztuka interaktywna nie jest produktem technologii. Sztuka interaktywna wyrasta w efekcie ewolucji idei artystycznych, tyle tylko, że w jakimś momencie idee te odnalazły w technologiach cyfrowych najbardziej pożyteczne dla siebie narzędzie wypowiedzi. Natomiast jest bardzo, bardzo wiele prac interaktywnych, które obywają się bez cyfrowych technologii,
także i współcześnie tworzonych. Bernie Lubel, na przykład amerykański artysta o polskich korzeniach. Kiedy go spotkałem na Ars Electronica i trochę dłużej porozmawialiśmy, to jak dowiedział się, że jestem z Polski, bo zwrócił uwagę na moje nazwisko, jak wreszcie wymieniliśmy się wizytówkami, to powiedział: o, a wiesz, jak mój ojciec się nazywał? Lubelski. No więc Bernie Lubel robi pracę. Ja zresztą tam w trakcie wykładu mam jedną ilustrację jednej z jego prac. To są instalacje, które używają energii mięśni ludzkich, włączają publiczność w rozmaitego rodzaju partycypacyjne działania, w efekcie których ta praca staje się pewnym wydarzeniem. Rozmaite jej części zamieniają się w mechanizmy, które coś produkują. No więc Bernie Lubel obywa się bez technologii cyfrowych. Robi to również wielu innych artystów i, co ciekawe, właśnie w latach 70., 60. pojawiło się trochę artystów, którzy też właśnie w tym kierunku zmierzali. A z drugiej strony oczywiście powstaje wiele prac wykorzystujących technologie cyfrowe, które w ogóle nie są interaktywne. A więc technologia cyfrowa nie jest eo ipso technologią sztuki interaktywnej. Jest jedną z możliwych jej narzędzi. Powtarzam, dzisiaj najczęstszym, prawdopodobnie dlatego, że żyjemy w świecie, w którym technologie zdobywają coraz większe znaczenie, coraz większe obszary zastosowań i jakby prowokują także i artystów do tego, aby właśnie po nie sięgali. Ale kilka lat temu, w 2009 roku, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w San Francisco, Rudolf Frühling, kurator sztuki mediów w tym muzeum, przygotował wystawę, której towarzyszył bardzo, bardzo ciekawy katalog, wystawę pod tytułem Participation Art, sztuka partycypacji, w której to wystawie zawarł wiele rozmaitych dzieł artystycznych, pochodzących z różnych epok, od lat 60. poczynając. Często były to fotograficzne dokumentacje wydarzeń, które się wtedy odbywały, bo tylko w tej postaci te dzieła przetrwały do naszych czasów. Takie prace, na przykład jak performance Vita Acconciego pod tytułem Following Peace, takie dzieło polegające na podążaniu za kimś. Bo w ramach tych performance'ów Vita Acconci wybierał sobie na przykład na ulicy jakąś osobę i dołączał do niej jak cień i wszędzie za nią chodził. Co oczywiście wcześniej czy później prowokowało tę osobę do jakiejś reakcji. A więc performance tak naprawdę był działaniem zmierzającym do tego, aby wywołać jakąś reakcję u osoby, która nie ma być tylko obserwatorem tego, co się wydarza, bo nic się dla niej nie wydarza, natomiast staje się nagle częścią sytuacji, w której się musi jakoś odnaleźć. W takiej prostszej wersji tego performance'u Acconci wybierał sobie na wernisażu, na wystawie jakąś osobę i chadzał za tą osobą, jakby to się odbywało w przestrzeni sztuki, co poniekąd jakby lepiej się wkomponowywało w ten porządek instytucjonalny, ale tak czy inaczej było to niezwyczajne. Więc wiele, wiele prac tego rodzaju, jak się okazuje, w tym okresie powstawało. Ja w swojej pracy zwróciłem też uwagę na obiekty kinetyczne brazylijskiej artystki Lizzie Clark, która kilka lat temu pojawiła się na wystawie razem z Katarzyną Kobro na wystawie Muzeum Sztuki w Łodzi, która robiła prace należące do serii, która nazywała Bichos, zwierzęta po portugalsku. I to były obiekty składające się z szeregu metalowych płytek połączonych zawiasami i udostępnionych publiczności na rodzaj postumentów po to, aby widzowie rearanżowali to. Czyli taka praca w gruncie rzeczy stawała się nie tyle obiektem do oglądania, ale swoistym scenariuszem do działania. Można było to na wiele rozmaitych sposobów konfigurować. Ona zaczęła ten cykl tych obiektów w roku 1960, a kilka lat wcześniej, wspomniany wcześniej przeze mnie Roy Ascott, rozpoczął cykl prac, który nazywał Change Paintings, takie zmieniające się obrazy, które malował na szklanych płytkach ulokowanych w ramach z wyżłobionymi rowkami, takimi jak w starych kredensach, jeżeli pamiętacie takie meble.
I jeżeli taki obraz był namalowany na czterech płytkach, to każdy z odbiorców mógł te płytki przearanżować, zestrajając ze sobą te poszczególne elementy całej pracy w dowolny, zindywidualizowany sposób. Roy Ascott później w jednym ze swoich tekstów napisał, że w jego przekonaniu, w oparciu o obserwacje zachowań odbiorczych, ale też i z punktu widzenia jego własnej koncepcji, najważniejszym aspektem tej pracy było to działanie. To, że zamiast nabożnego z dystansu oglądania gotowego, skończonego dzieła, publiczność jest angażowana w działanie. I to działanie jest tym, co w tej pracy jest najważniejsze. No więc skąd, czyli to jest właśnie kultura partycypacji, to jest organizacja doświadczenia odbiorczego, czyli artysta, który zamiast tworzyć dzieło, organizuje odbiorcze doświadczenie. Wyznacza temu ramy, proponuje jakieś narzędzia, jakieś interfejsy, wyznacza przestrzeń. I co to ma wspólnego ze sztuką konceptualną? Otóż trochę ma. I to jest to właśnie, o czym ja pisałem niegdyś w tym uschyłku minionego poprzedniego stulecia. Tam próbowałem pokazywać, że w gruncie rzeczy sztuce tego rodzaju, sztuce partycypacji, wtedy pisałem o sztuce interaktywnej tylko, i sztuce konceptualnej, to co jest wspólne, to to, że nie istnieje gotowy wytwór dzieł artysty, które ma być doświadczane w tej swojej skończoności przez odbiorców. W jednym i drugim wypadku mamy do czynienia z jakimś projektem, z wyznaczeniem pewnej perspektywy, z propozycją określonych zachowań. Tyle tylko, że w wypadku sztuki konceptualnej przede wszystkim to było ukierunkowane na zachowania znaczeniotwórcze. Publiczność była konfrontowana z bardzo różnymi obiektami, ich aranżacjami, ale w tych szczególnie ciekawych pracach nie w taki sposób były one organizowane, aby skupiać na sobie uwagę jako właśnie ten finalny, gotowy produkt, ale taki, żeby je przekraczać. Że doświadczenie czegoś, co jest proponowane, jest doświadczeniem transgresyjnym, doświadczeniem, w ramach którego przekraczamy to, co zaproponowane, po to, aby powołać do istnienia coś innego. I to coś innego w istocie spełnia funkcję tradycyjnie rezerwowaną dla dzieła sztuki. Mimo, że to coś jest takie trochę niematerialne. Ale wtedy właśnie w tamtej książce, o której mówię, zwracałem uwagę na pewne podobieństwo, a następnie różnice, bo zależało mi na tym, żeby podkreślić, że mamy tutaj do czynienia z nieco inną sytuacją, choć podobną. Mianowicie zwracałem uwagę na to, że w niektórych koncepcjach estetycznych, chociażby w koncepcji fenomenologicznej Romana Ingardena, dzieło sztuki jest przedmiotem czysto intencjonalnym. A więc coś, co napotykamy jako artefakt, jest w gruncie rzeczy platformą. Jest czymś, co według Ingardena w ogóle nie należy do dzieła. Dzieło rozwija się dopiero wówczas, kiedy wykonujemy kiedy zachowujemy się w pewien sposób, wykonujemy pewne akty psychiczne i ich produktem staje się dzieło. Ingarden pisał, że dzieło sztuki posiada dwoistego rodzaju podstawę bytową, umożliwiającą ich istnienie. Z jednej strony to jest materialna podstawa bytowa, więc na przykład malowidło, a z drugiej strony właśnie te treści psychiczne, zachowania mentalne odbiorców. Jakby na swoistym skrzyżowaniu intencji wychodzących z materialnej podstawy i z tych zachowań odbiorców rysuje się gdzieś dzieło, które jest czysto intencjonalne. Ja próbowałem pokazywać, że przy całym podobieństwie tej sytuacji mamy do czynienia z pewnymi różnicami, dlatego że ta perspektywa ingardenowska zakładała mimo wszystko pewną jedność dzieła. Nawet to na poziomie języka jego estetyki było gwarantowane, bo z jednej strony mówiliśmy o dziele, a po drugiej strony mówiliśmy o jego estetycznych konkretyzacjach. A więc konkretyzujemy, ale ciągle to samo dzieło. Natomiast sztuka interaktywna i chyba trochę już sztuka konceptualna idzie dalej. W coraz większym stopniu zaczyna angażować właśnie odbiorców w taki sposób, że przestają być oni jedyni odbiorcami, a zaczyna na nich spoczywać część obowiązku, w efekcie którego pojawia się w ich doświadczeniu dzieło. Bo to są lata, kiedy
te procesy się rozwijały, lata 60. Ja myślę, że niezwykle ważne dla sztuki współczesnej, bo bardzo wiele się rzeczy wtedy właśnie działo. Z jednej strony te procesy, które prowadziły w stronę dematerializacji dzieła sztuki. Dzieło sztuki stawało się albo wydarzeniem o charakterze performatywnym, albo, jak to Lucy Lippard proponowała, energią. Znaczy albo energią, albo znaczeniem. Wydarzeniem, czyli energią, albo znaczeniem. Czyli z jednej strony wskazywała na sztuki akcji, sztuki działania, z drugiej strony na sztukę konceptualną, jako te formy zachowań artystycznych, w ramach których artyści zarzucali pomysł tworzenia artefaktów, obiektów na rzecz tworzenia pewnych sytuacji doświadczeniowych. Jeżeli tworzymy sytuacje doświadczeniowe, to pracujemy dla kogoś, kto będzie doświadczał, a wtedy ten ktoś jest podmiotem doświadczenia i twórcą tego doświadczenia. No i jesteśmy już bardzo blisko tej definicji artysty interaktywnego, o którym mówił Roy Ascott, definicji, którą wcześniej przywoływałem. Te lata 60. to zarazem proces przyspieszenia procesów tych działań zmierzających ku hybrydyzacji sztuki. To się zaczęło w wieku XIX, ale tak naprawdę zauważono to bardzo wyraźnie, zaczęto to konceptualizować właśnie w latach 60. W 1965 roku Dick Higgins wymyśla pojęcie intermediów, znaczy nie wymyśla pojęcia, bo u Coleridge'a znajduje, ale Coleridge w ogóle używał tego inaczej, więc Higgins był niezwykłym purystą, że i bardzo elegancko wskazał Coleridge'a jako tego, który zaproponował kategorię intermedium, podczas kiedy on, tak naprawdę on nadał mu to określone znaczenie, z którym się pojawiło. W tym samym roku Bob Goldstein, inny artysta działający w Nowym Jorku, zorganizował serię wydarzeń artystycznych pod tytułem Lightworks, które były zderzaniem ze sobą projekcji świetlnych, wydarzeń choreograficznych, obiektów, dźwięków. I w wywiadach, jakich udzielał na ten temat, zaczął używać pojęcia multimedia na określenie tego, co robił. A więc się pojawiły z jednej strony intermedia, z drugiej strony multimedia. I ten proces hybrydyzacji sztuki bardzo, bardzo przyspieszył. I wreszcie w tym samym 1965 roku, to też symbolicznie, bo mówiłem o latach 60., okazuje się, że jeden rok jest bardzo, bardzo interesujący, pojawiła się kategoria hipertekstu, czyli kategoria nazywająca strukturę, która odnosząc się do wydarzeń organizowanych w czasie, proponuje oglądać ją nie jako wydarzenie linearne, którego części następują jedna po drugiej, ale jako właśnie taka struktura przestrzenna. Czyli następuje uprzestrzenienie czasu, uprzestrzenienie postępu. Zamiast proponować wideo czy film, którego poszczególne sekwencje w sposób trwały następują po sobie, proponuje się strukturę przestrzenną, w której poszczególne składniki rozrzucone są w tej przestrzeni i na różny sposób powiązane linkami. A ten, kto czy ta, która doświadcza, wędruje pomiędzy tymi węzłami czy lekcjami, bo można to i tak nazywać, wybierając różne linki, których jest mnóstwo. I tak naprawdę swoją wędrówką stwarza strukturę tego, co doświadcza. Proszę zwrócić uwagę, że we wszystkich tych wypadkach obserwujemy z jednej strony przekraczanie granic mediów, granic wyznaczanych przez kategorie artystyczne, a z drugiej strony obserwujemy wzrastającą rolę niedawnej publiczności, która się staje obecnie współautorami pewnego typu wydarzeń artystycznych, wyraźnie różniących się od tego, co dotąd jako sztuka przedstawiono. W efekcie nawet tam, gdzie mówimy o znaczeniach, to obserwujemy pewną istotną teoretyczną zmianę. To znaczy wtedy zaczęto już zauważać i coraz głośniej o tym mówić, że kiedy myślimy o znaczeniach dzieła sztuki, to przestaje nas interesować ten obszar do tej pory najważniejszy, to znaczy pomiędzy pozycją artysty a pozycją dzieła, bo tam się niegdyś widziało miejsce, w którym rodziły się znaczenia dzieła, a zaczyna obserwować obszar pomiędzy dziełem a jego odbiorcami, ponieważ od tego czasu zaczęto coraz wyraźniej dostrzegać, że to właśnie w tej przestrzeni dzieła uzyskują swoje znaczenia. Czyli dzieła nie niosą znaczeń. Dzieła są negocjowane przez odbiorców i uwidaczniają takie znaczenia, jakie odbiorcy są w stanie wynegocjować. I w tym momencie
też widzimy właśnie wędrówkę, drogę od sztuki konceptualnej, która jest propozycją dla odbiorców negocjowania sensów poszczególnych aranżacji oferowanych, proponowanych jako przedmiot doświadczenia, do już rzeczywistej sztuki interaktywnej, w której przestajemy mówić tylko i wyłącznie o negocjowaniu znaczeń, a zaczynamy mówić o negocjowaniu materii, żeby powiedzieć to trochę niezręcznie, ale żeby nawiązać do poprzedniego układu. Czyli znaczy właśnie reorganizujemy materialne obiekty, zamieniamy coś, co było niegdyś tylko i wyłącznie artefaktem, w materialne wydarzenie. A to wydarzenie rozwija się nie tylko dzięki organizacji, strukturze tego artefaktu proponowanego do doświadczenia, ale w takim samym stopniu dzięki zachowaniom odbiorców. A więc mamy do czynienia z pewną analogią po obu stronach. Dzieła tworzone są w taki sposób, aby nie były po prostu oglądane, ale po to, żeby były wykonywane, i publiczność zaczyna się przyzwyczajać do nowej sytuacji. Takiej, w której nie oczekuje się od nich zachowania odpowiedniej, bezpiecznej odległości od dzieła sztuki i z tej odległości oglądania go, ale właśnie wykonania tego dzieła. Kiedyś, bardzo się spiesząc, mając 1,5 godziny na obejrzenie wystawy Van Gogha i Mileta w Grand Palais w Paryżu, postanowiłem wyjść z kolejki, bo jak to na takich wystawach, widzowie tak chodzą jeden za drugi, prawda? Stają przed dziełem, patrzą, idą do następnego i znów patrzą. Postanowiłem przebiegać między grupami widzów, bo nie mogłem poświęcić tyle czasu tej wystawie, co oni, nawet oni, którzy oglądają każde dzieło przez 7 sekund. Ale musiałem szybciej, ale wtedy się okazało, że aby to robić, musiałem przekraczać niewidzialną granicę czujników. W związku z tym przy każdym obrazie włączałem sygnały alarmowe, że ktoś się zbliżył za bardzo. Był to performance zupełnie przeze mnie nieplanowany, ponieważ strażnicy Grand Palais zwariowali, ponieważ te dźwięki słychać było ciągle z innego miejsca. Kiedy słyszeli dźwięk spod jednego obrazu, zaczynali się przepychać i wtedy, kiedy już dobiegali do niego, słyszeli dźwięk od innego, jeszcze od innego. No właśnie. A inny przykład. W Muzeum Sztuki w Łodzi, kiedy pokazywano pracę Lizzy Clark, to te wszystkie Bichos, które tam były pokazywane, prawie wszystkie. Muszę być uczciwy. W końcu jestem członkiem rady tego muzeum. Prawie wszystkie zostały powieszone na ścianie, nie wolno ich było dotykać. Po prostu można było poglądać. Ale mówię, było takie eksploratorium wyodrębnione, taka mała przestrzeń w tej przestrzeni wystawienniczej, gdzie było kilka tych prac ulokowanych na stołach i było jeszcze kilka innych prac, bo Lizza Clark zrobiła kilka typów prac, które za każdym razem angażowały publiczność, powodując, że w gruncie rzeczy performance wykonywany przez publiczność stawał się prawdziwym dziełem, a nie to, co było prezentowane, bo to coś było zaledwie rekwizytem wykorzystywanym przez publiczność w ramach tych performance'ów. No więc ta nowa postawa w sztuce w muzeach przedziera się bardzo powoli, bo zasieki, niewidzialne zasieki, ale jednak skutecznie otaczające dzieła sztuki, nakłaniające nas do tego, abyśmy je oglądali z bezpiecznej odległości, ciągle w nich dominują. Dlatego być może sztuka interaktywna do dnia dzisiejszego raczej jest pokazywana w innych instytucjach artystycznych niż klasyczne muzea, do których trafiły już prace wideo na przykład, bo to już jakby wideofikacja muzeum z jednej strony i muzeifikacja wideo już się dokonały się w ostatniej dekadzie minionego stulecia. Sztuka interaktywna jest oswajana wolniej. No tak, mówię o tym wszystkim dlatego, że będę chciał Państwu za chwilę pokazać, że tego typu tendencje rozwijały się również w sztuce polskiej i to już w latach 70., a może nawet właśnie u Skyłkula, już w latach 60. niekiedy, że tam tego typu zwiastuny już też są bardzo, bardzo wyraźnie obecne. Jeżeli mówimy o Józefie Robakowskim i jego drodze twórczej, to bardzo często, sam kiedyś to tak w gruncie rzeczy robiłem, ale już naprawiłem ten błąd w międzyczasie, zaczyna się wszystko od lat 70. i od warsztatu formy filmowej. Ponieważ wtedy wyraźniej i postawa Robakowskiego
nabiera już takich bardzo wyrazistych kształtów, a on staje się artystą bardzo samoświadomym, to znaczy nie tylko wykonuje różne gesty artystyczne, podejmuje różne działania, ale robi to z premedytacją, świadomie i uzupełnia te prace o liczne teksty. Lata 70. to eksplozja tekstów, które wyjaśniają działania artystyczne, a często je zastępują. Wiele tekstów w gruncie rzeczy jest pisanych w taki sposób, aby sama reakcja na tekst była już źródłem doświadczenia estetycznego. To zresztą czy w Art and Language, czy w działaniach różnych innych artystów właśnie z obszaru proveniencji konceptualnej było w tym czasie też już bardzo, bardzo widoczne. Ale oczywiście warto pamiętać o dekadzie wcześniejszej, o latach 60., o działalności w ramach grupy 061, bo tam powstało już wiele dzieł, które co prawda Józef Robakowski częściej komentował z perspektywy niż w tamtym okresie, ale niemniej te prace tam powstawały. Niektóre z nich znajdują się tutaj na wystawie w Pałacu Opatów z tym słynnym durszlakiem, dziełem, który właśnie w taki dosyć, że tak powiem, inwazyjny sposób przekracza granicę pomiędzy dziełem sztuki a tym, co jest jedynie jego otoczeniem, czymś, co jest nieartystycznym środowiskiem. Zamazuje bardzo wyraźnie granice, prowokuje do refleksji na temat tego, jaka jest relacja pomiędzy tym, co przedstawiane w sztuce, a jej przedstawieniem. Jest to niezwykle ciekawa, bardzo wcześnie powstała praca, która powinna być częściej pokazywana i częściej opisywana, interpretowana z całą pewnością. Cała ta słynna wystawa w Kuźni jest też kapitalnym przykładem tego, jak zaczyna myśleć się o sztuce, że tworzy się wystawę, na której praktycznie nie ma dzieł sztuki, tylko jest publiczność, która powinna sobie z tym faktem poradzić i powołać do istnienia dzieła z tego, co tam odnajduje. Proszę zwrócić uwagę, że jest to w jakimś sensie kontynuacja, nie wiem na ile znanego, na ile używanego świadomie w Polsce gestu Johna Cage'a. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, mamy rok cage'owski jeszcze przez parę tygodni. Johna Cage'a i jego chociażby słynnego koncertu 4 minuty 53 sekundy, gdzie był to właśnie koncert na publiczność. Publiczność, która nieświadoma, tak jak nieświadomi byli ci, którymi podążał Vito Acconci, znajdowała się w sytuacji, w której reagując na nią tworzyła materię koncertu. A więc tu w gruncie rzeczy mieliśmy do czynienia z podobnego typu zabiegiem kreującym aktywność publiczności, która zagubiona, nie odnajdując żadnych wskazówek, musiała w tej sytuacji znaleźć własne ścieżki. Bo to nie były jeszcze czasy technologii user-friendly. Tutaj użytkownicy byli stawiani wobec twardych wymagań, którym musieli sprostać. Natomiast, czyli mówiąc o warsztacie formy filmowej, warto pamiętać, że wiele rzeczy zaczęło się już w latach 60. Warsztat formy filmowej jest ważny dlatego, że właśnie w ramach aktywności w tej grupie bardzo silnie skonkretyzowały się konceptualne aspekty twórczości i Robakowskiego, i Waśki, i Bruszewskiego, tych artystów, którzy w ramach warsztatu tworzyli. Tutaj te najważniejsze nazwiska wypisałem, zaznaczając tych wielu innych, ponieważ rzeczywiście wokół warsztatu było. Ja w publikacji towarzyszącej retrospektywnej wystawy warsztatu, którą zrobiłem w Zamku Jazdowskim w 2000 roku, zwróciłem uwagę, że w gruncie rzeczy, myśląc o sztuce tego okresu, ważnej sztuce tego okresu, można mówić o tych, którzy tworzyli warsztat, tych, którzy do niego dołączyli, tworzyli jego otoczenie i tych, którzy tworzyli w świecie organizowanym na nowo przez działalność warsztatu. Jakoś tak
starałem się przez to powiedzieć, że to, co wartościowe w sztuce owego czasu, musiało się jakoś wobec tego typu praktyk, jakie warsztat zaproponował, określić, bo to właśnie w latach 70. warsztat wyznaczył nową perspektywę eksperymentu artystycznego, nową perspektywę czegoś, co nazywamy tradycyjnie awangardą w sztuce. Czyli nie tradycja kantorowska i artystów pracujących w otoczeniu Foxalu na przykład, ale właśnie warsztat wyznaczał w latach 70. nowe otwarcie dla neoawangardowego myślenia w sztuce. Co było ciekawe w tamtym okresie? Ja mówiłem o tym, że w połowie lat 60. Zaznaczył bardzo wyraźnie już samoświadomie swoją obecność w sztuce, nowej sztuce, proces hybrydyzacji, proces, w ramach którego artyści zaczynali tworzyć coraz częściej i z coraz większym przekonaniem, że to jest właściwa metoda pracy twórczej, swoje działania artystyczne nie w ramach określonych mediów, tylko pomiędzy nimi, a więc łączenie mediów ze sobą, czy to w stylu Higginsa, czy Goldsteina i Warhola, ale jednak praca z wieloma mediami organizowanymi w różny sposób stawała się jakby tym najbardziej wyrazistym nurtem praktyk artystycznych. A jednocześnie w działalności warsztatu widać na poziomie programów i na poziomie wielu praktyk artystycznych, zwłaszcza filmowych, zwłaszcza medialnych, dążenie do czystości, takiej puryfikacji sztuki. I w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o film awangardowy, to na dobrą sprawę była to ostatnia dekada, w której tego typu postawa się zaznaczała. Takim chyba pożegnaniem, bo warsztat zakończył swoją aktywność około 1977 roku. Testowałem to niegdyś ze wszystkimi żyjącymi jego członkami i wszyscy mówili, że właśnie w 1977 roku właściwie przestali pracować już jako grupa. Oczywiście każdy z nich pracował w dalszym ciągu, ale jakby wyrazistość jednostkowych postaw zaczęła dominować nad impulsem pracy grupowej. I jako grupa warsztat wtedy przestał istnieć i dlatego, robiąc ich wystawę w tym czasie, właśnie takie daty wyznaczyłem. 70 początek, 77 koniec. I właśnie w tym okresie, tworząc swoje filmy, zmierzali do tego, aby je oczyścić z literatury, z malarstwa, z muzyki, żeby to były filmy. I jak powiedziałem, zacząłem mówić przed chwilą, takim punktem przełomowym w tych działaniach w planie międzynarodowym, to był rok 79, kiedy to najpierw w Kolonii, a potem w Londynie pojawiła się taka wielka wystawa filmów eksperymentalnych, która miała tytuł Film jako film. Film als film w Kolonii, film als film w Londynie, w Howard Gallery. Rybakowski, Bruszewski, Waśko z Polski również w tej wystawie uczestniczyli, pokazując filmy, bo to była wystawa filmów. Czyli wtedy jakby na zakończenie zgromadzono filmy, które skupiały się w swoim wymiarze artystycznym, estetycznym na charakterystyce medialnej, na swoich tych właściwościach, które posiadają jako media, a nie jako pewne formy. To odwołuje się do źródeł pojęcia kina strukturalnego, czyli jakby filmowej wersji konceptualizmu. Sidney, który w 70 roku w jednym z tekstów opublikowanych w Film Culture, takiej platformie wypowiedzi środowisk awangardowych nowojorskich, amerykańskich, przeciwstawił film formalny, tworzony przez awangardę dotąd, filmowi strukturalnemu, który pojawił się w jego odczuciu w pracach niektórych artystów już w drugiej połowie lat 60. Drobna dygresja. Pojęcie analizy mediów było bardzo, bardzo popularne w tym czasie. Bruszewski się tym zajmował, Rybakowski, a więc postawa artystyczna, postawa estetyczna była utożsamiana z postawą swoiście poznawczą, kognitywną. Działanie artystyczne polegało na eksplorowaniu mediów i jego możliwości. Jest ogromna liczba prac powstałych w latach 70. wokół działalności warsztatu, która jest właśnie dokładnie tym analizą mediów i ich możliwości. A ta dygresja, o której powiedziałem, bo
Oczywiście znają Państwo przeciwstawienie media sztuki i sztuki mediów. Media sztuki, czyli wszelkie możliwości używane do tworzenia sztuki i sztuki mediów, czyli te tylko możliwości, które są organizowane przez użycie mediów jako technicznych środków komunikowania. To pojęcie medium tutaj występuje w jakim znaczeniu? Raz jest to medium sztuki, a innym razem medium komunikacyjne. Kiedy mówimy o fotografii, kiedy mówimy o filmie, kiedy mówimy o wideo i wszystkich nowych cyfrowych mediach czy multimediach, to mamy na myśli przede wszystkim media jako techniczne środki komunikowania, które są tutaj używane jako narzędzia wyrazu artystycznego. A więc proszę zwrócić uwagę, że wraz z pojawieniem się fotografii, aczkolwiek nie było to zauważone, tak na dobrą sprawę było to zauważone dopiero wtedy, kiedy wynaleziono film, a może dopiero wtedy, kiedy wynaleziono wideo, w każdym razie zaczęto wtedy o tym głośniej mówić. Są to media, które albo skupiają się na analizie swoich charakterystyk medialnych, komunikacyjnych, technicznych, albo pasożytują, albo komunikują się, łączą z innymi mediami. Pamiętam, kiedyś telewizja hiszpańska pod koniec lat 80. wyemitowała taki 10-odcinkowy serial na temat sztuki wideo, którego pierwszy odcinek dotyczył w ogóle wprowadzenia, czym jest wideo, skąd się wzięło. Ostatni dotyczył wideo w Hiszpanii, a pozostałych 8 odcinków było zawsze zorganizowanych w taki sposób, że każdy odcinek opowiadał historię związków wideo z jakąś inną dziedziną sztuki. Film i teatr, film i muzyka, film i literatura, film i sztuki plastyczne. Autorzy tej koncepcji zwrócili uwagę na to, że wideo właśnie w ten sposób działa, że jest taką gotowością, potencjalnością do łączenia się z różnymi mediami sztuki. Na dobrą sprawę to samo da się powiedzieć o filmie. Pamiętam wypowiedź bodajże Diebolda, jednego z krytyków niemieckich w latach 20., który po obejrzeniu pierwszej projekcji abstrakcyjnego filmu Waltera Ruttmana napisał entuzjastyczny tekst, że to właśnie wywyższenie sztuki wczorajszego wieczoru się dokonało, wspaniały pokaz, ale zaraz potem napisał tyle tylko, że proszę mnie dobrze zrozumieć, nie chcę przez to powiedzieć, że ta sztuka została stworzona w ramach medium filmowego, nie. Film Diebold potraktował tak, zresztą tak jak to sam określił, w ramach tego wydarzenia jako Blade Ram dla sztuki malarskiej albo scenę dla sztuki teatralnej. Jest to coś, na czym buduje się wydarzenie artystyczne. A co było dla niego kwintesencją filmu Ruttmana? Skojarzenie wartości wizualnych i wartości muzycznych, czyli spotkanie sztuk wizualnych, czy wtedy mówiono jeszcze sztuk pięknych. Ciągle się gdzie nie tutaj, jesteśmy w Akademii Sztuk Pięknych, prawda? Czy to jeszcze nie jest historia, więc nie sztuk wizualnych, tylko sztuk pięknych. Więc spotkanie sztuk pięknych i sztuk muzycznych, które doprowadziło do wyłonienia się wydarzenia artystycznego, a film był jedynie tylko technologicznym fundamentem pozwalającym. Czyli bardzo długo to tak wyglądało. W gruncie rzeczy proszę sobie przypomnieć historię fotografii, która na początku służyła różnym celom, ale nie bezpośrednio do tworzenia dzieł sztuki. Pierwsze tendencje artystyczne fotografii, takie jak piktorializm, to w gruncie rzeczy były próby naśladowania jakości uzyskiwanych w innych mediach, mediach właśnie wizualnych, w rysunku na przykład. A więc przez długi okres czasu te media funkcjonowały jako fundament dla innych sztuk. I w gruncie rzeczy, proszę zwrócić uwagę, w tych wszystkich wypadkach te media były skazane na to, żeby zapomnieć o sobie, po to, aby stać się sztuką. Tak długo, jak długo próbowały eksplorować swój mechaniczny, reprodukcyjny, techniczny charakter, jako takie były dyskwalifikowane jako media sztuki. No dopiero właśnie okres wystąpień awangardowych spowodował, ale to nie bez powodu. Awangarda odrzucała tradycyjne koncepcje sztuki i natychmiast dostrzegła, że można zwalczać sztukę używając cyrku, ale można używając też fotografii czy filmu. Jedno i drugie z perspektywy akademii było postrzegane jako coś nieartystycznego, a więc z punktu widzenia awangardy jako niezwykle wartościowego i cennego. A więc te analizy mediów w tym czasie podejmowane i to w okresie, kiedy sztuka ulegała pospiesznej hybrydyzacji, być może właśnie to oznaczały. Oznaczały konieczność powrotu do źródeł, do rozpoznania tego, czym media te są w swojej istocie, poszukania medialnych uwarunkowań sztuki.
a dopiero potem można sobie było pozwolić, albo równolegle można sobie było pozwolić na to, aby te media znów tradycyjnie kojarzyć z innymi mediami sztuki, tyle tylko z większą świadomością. Tak jak ktoś napisał, że artysta, który przeżył lekcję konceptualną, choćby potem malował, rzeźbił, komponował, już nie będzie tego robił w taki sam sposób. Ta lekcja konceptualna zmieniła wszystko w myśleniu o sztuce i w odnoszeniu się do sztuki. I dlatego pewnie ta analiza była potrzebna, choćby nawet trochę spóźniona, ale była bardzo potrzebna, ponieważ pozwalała odbudować rozumienie sztuki na fundamentach wyrastających z jej właściwości technicznych. Bo przypominam, że wszystkie te media były technicznie uwarunkowane. O wideo warto pamiętać, nie wiem, czy Państwo przyglądali się pierwszym wystawom sztuki wideo. Tam słowo wideo w ogóle się nie pojawiało. To była telewizja elektroniczna, pierwsza wystawa na Pajka w 63 roku, albo w Howard Wise Gallery w Nowym Jorku wystawa Television as Creative Medium, telewizja jako medium twórcze. To była telewizja. Wszyscy widzieli, że to jest telewizja, którą się używa z powodów artystycznych. Także analiza mediów, filmu, wideo, fotografii, realizowana w ramach działalności Józefa Robakowskiego i innych członków warsztatu, była właśnie taką próbą rozpoznania pola. Przy tej okazji wyłaniały się pewne istotne, ciekawe zjawiska. Wskazują na konstruktywistyczne korzenie konceptualizmu i Robakowskiego, i Bruszewskiego, i Waśki, co było tyle istotne i warto o tym pamiętać, przyglądając się ich pracom, ponieważ one określają pewien specyficzny charakter tych prac. Rzadko kiedy konceptualizm tworzony w Europie Zachodniej, czy w Ameryce Północnej, czy w Amerykach Południowych odwoływał się do konstruktywizmu jako swojego układu odniesienia, bo takie odniesienie kształtuje pewien wymiar minimalizmu i bardzo specyficznego. Także te prace warsztatowców często wydawały się formalne wręcz ze względu na to swoje osadzenie w tradycji konstruktywistycznej. Zwracam uwagę na fluxus, bo w postawie warsztatu zawsze były aporie, zawsze były rozdarcia, jakieś dążenia w różnych kierunkach. Z jednej strony minimalistyczne, racjonalistyczne analizowanie medium, a z drugiej strony akcja sprzedaży mebli na czerwonym rynku. A więc dlatego zwracam uwagę na fluksusowy charakter, taki właśnie transgresyjny, w ramach którego przekracza się normy sztuki, przekracza się świętość ram sztuki, przekracza się jej instytucje i powołuje do istnienia działania, które nie mieszczą się w tych tradycyjnych ramach sztuki. Z jednej strony skupienie namysłu poznawczy nad właściwościami mediów, a z drugiej strony robienie z nimi różnych dziwacznych rzeczy po to, aby raz jeszcze w inny sposób przekroczyć granice wyznaczane przez Akademię. Rzeczywistość i jej reprezentację. Wszystkie te trzy media, i fotografia, i film, wideo, czy telewizja, aczkolwiek z telewizją to jest troszeczkę inaczej, ale to nie tak od razu rozpoznawano, w jakimś sensie kojarzone były z technologami reprezentacji, przedstawienia. Fotografia jako przedstawienie czegoś fotografowanego, film jako przedstawienie wydarzeń sfilmowanych. No właśnie, i to był w gruncie rzeczy jeden z istotnych wyznaczników tego medium. Proszę zwrócić uwagę, jest całe mnóstwo teorii, czy to fotograficznych, czy filmowych, które właśnie zakładają, że do istoty tego medium należy właśnie reprodukcyjność. Tak Krakauer pisał, tak pisał Bazin, jeżeli chodzi o taką klasyczną teorię filmu. Tak w jakimś momencie Jonas Mekas, jeżeli chodzi o perspektywę awangardową i wielu innych teoretyków związanych z awangardą właśnie. A więc myślenie o wyznacznikach medialnych, czy filmu, czy fotografii, a później wideo, to było myślenie o tym, w jaki sposób te media reprodukują. I artyści z warsztatu, Robakowski, Bruszewski, Waśko, zrealizowali szereg prac, które można było nazwać pułapkami percepcyjnymi. To najwyraźniej u Bruszewskiego było wyraźnie, zresztą on to świadomie nazywał. To były pułapki zastawiane na widzów, którym się wydawało, że rozumieją to, co oglądają, ze względu na immanentny, w sposób oczywisty, a więc rozpoznawalny jako naturalny charakter reprodukcyjny. Mikołajczyk na przykład robił takie prace, że pokazywał instalacja wideo, monitor. Na monitorze widzimy budzik, obok stoi kamera połączona do monitora, kamera skierowana jest na budzik. Patrzymy na proszę, taka wersja, bezpośrednie połączenie budzik.
No ale jeżeli spojrzymy po jakimś czasie i spojrzymy uważnie, kiedy będziemy chcieli zobaczyć, a nie tylko patrzeć, to możemy zauważyć dziwną rzecz, że budzik na ekranie i ten prawdziwy budzik pokazują różne godziny. No i dopiero później w następnym kroku, jak będziemy bardziej wnikliwie oglądać tę pracę, to zauważymy ukrytą fotografię budzika, na którą jest skierowana inna kamera i ta kamera jest naprawdę podłączona do monitora, a ta pierwsza kamera tylko udaje to, że wysyła sygnał na monitor. Bruszewski zrobił mnóstwo takich i filmów, i prac wideo eksplorujących właśnie relacje pomiędzy reprezentacją rzeczywistości, a nią samą, poświęcając też swoją własną pracę dyplomową, teoretycznym rozważaniom na ten temat. Kiedy piszę dalej o obrazie i dźwięku, to zwracam uwagę na to, że w gruncie rzeczy także i te rozważania były w istotnym stopniu spowodowane właśnie tym namysłem, poznawczą refleksją, analizą mediów. Ponieważ kiedy pojawił się dźwięk, to ktoś mógłby pomyśleć, że oto w ten sposób obraz pogłębił swoje zdolności reprodukowania rzeczywistości. Rzeczywistość jest też dźwiękowa, więc obraz z dźwiękiem to lepsza prezentacja rzeczywistości. A Bruszewski robi pracę, w której widzimy na ekranie znów zegarek chodzący i słyszymy stukanie upływającego czasu, tylko po chwili widzimy, jak czas przyspiesza, patrzymy, wskazówka też przyspiesza, potem wskazówka zwalnia, ale jeżeli wyłączymy dźwięk, to zobaczymy, że wskazówka biegnie cały czas tą samą prędkością. Ponieważ Bruszewski pokazuje nam pracę, która ma nam dowieść, że kiedy wzrok i słuch otrzymują sprzeczne informacje, to negocjują pomiędzy sobą, gdzieś tam nasz mózg pośredniczy w tej akcji, po to, aby te informacje uzgodnić. Bo to, co widzimy, musi być spójne, niesprzeczne. A więc skoro wydaje nam się, że dźwięk biegnie szybciej niż obraz, no to zaczynamy widzieć obraz jako biegnący szybciej, mimo że tak naprawdę on szybciej nie biegnie. A więc tego typu eksperymenty też pokazywały tak naprawdę to, w jaki sposób percypujemy rzeczywistość, w jaki sposób media pokazują rzeczywistość, w jaki sposób budowana jest relacja bardziej rozwinięta, nie tylko pomiędzy medium a rzeczywistością, którą ono przedstawia, ale też pomiędzy nami, którzy oglądają reprezentację rzeczywistości, bo zwykle poznajemy świat poprzez jego reprezentację. To jest od lat 70. dosyć bardzo wyraźnie w naszej kulturze obecnie. A więc Te właściwości z jednej strony dopełniają siebie, budując taki syndrom odnoszenia się do sztuki w nowy sposób budowanego, a z drugiej strony są aporetyczne, czyli ujawniają wewnętrzne zderzenia, pęknięcia, które są charakterystyczne właśnie dla sztuki tego okresu, która z jednej strony próbowała rozpoznać samą siebie, a z drugiej strony rezygnowała z myślenia o sobie samej, starając się przekraczać granice i budować coś innego niż jest nią samą. I to jest bardzo wyraźnie obecne także w pracach. Ja tutaj zestawiam takie bardzo charakterystyczne filmy, zaczynając od filmów Robakowskiego, Rynek. Nie wiem, czy pamiętają Państwo ten film. Widzimy pulsujący obraz, widzimy ludzi biegających szybciutko po rynku. Ale Robakowski robi ten film w taki sposób, że w ciągu każdych 5 sekund rejestruje kamerą podkładową 2 kadry i z tego buduje prawie 5-minutowy film, który, jak się wmyślić w metodę jego powstania, nie jest przyspieszoną reprezentacją rzeczywistości, tylko jest konstruowaniem rzeczywistości, konstruowaniem wyglądu rzeczywistości, konstruowaniem reprezentacji. A więc tym filmem Robakowski kwestionuje prostą analogię pomiędzy rzeczywistością a jej filmowym przedstawieniem. Pokazuje, że filmowe przedstawienie, a poniekąd każde inne, medialne, wydawałoby się takie oczywiste, obdarzone autorytetem medium jako nośnika prawdziwego oglądu świata. Jean-Luc Godard potem pisał film 24 razy prawda na sekundę, chcąc powiedzieć, że film jest właśnie takim spotęgowaniem prawdy fotograficznej. A Robakowski pokazywał, że to nie jest żadna prawda, tylko jest to konstruowanie. Medium konstruuje obrazy rzeczywistości, a nie je przenosi, nie je reprodukuje. To nie jest dokładnie tak. Test, film, który w ogóle odstępuje od koncepcji
myślenia o taśmie filmowej jako reprodukowaniu rzeczywistości. Na muzeum jest ten film w postaci artefaktu, obiektu, taśma filmowa podziurowana, podziurawiona przecinakiem. A więc projekcja filmowa staje się projekcją światła, pulsowaniem światła. Te trzy pierwsze filmy są też w tej pętli przestrzeni kinowej. Także tak? Te trzy pierwsze można zobaczyć jeszcze do 4 listopada. Bardzo dobrze, że pani reklamuje wystawę. Zasługuje na to. Film Idę zaczyna kolejny ciekawy okres. To są te połączenia mechaniczno-biologiczne. Rowakowski zwraca uwagę na to, o czym nieco wcześniej, ale w Stanach Zjednoczonych po angielsku, w Polsce to przetłumaczono jeszcze później. Marshall McLuhan pisał o mediach jako przedłużeniach cielesności, fizyczności, psychofizyczności człowieka. Rowakowski bierze kamerę i wchodzi z nią na wieżę spadochronową. I kamera tyleż pokazuje to, co widzi jej obiektyw, a tyle, co przenosi jako przedłużenie jej użytkownika. Coraz bardziej zmęczonego, coraz bardziej kiwającego się w czasie wędrowania po schodach na szczyt. Kamera 35 mm, mimo że pozbawiona obudowy dźwiękochłonnej, i tak trochę waży, więc był to performance, który pokazywał, że tak zwany obiektywny zapis filmowy tyleż prezentuje czy reprezentuje to, co znajduje się przed obiektywem kamery, jak i to, co znajduje się po jej drugiej stronie, czyli psychofizyczność jej operatora. Nawet wtedy, kiedy ten operator nie robi nic innego, jak trzyma kamerę kierując jej obiektyw na różne przedmioty filmowane. Także i wtedy jego fizyczność, jego psychofizyczność przenosi się w strukturę realizowanego dzieła filmowego. No i wreszcie mój film, który wydaje się ze względu na swój tautologiczny charakter takim uosobieniem konceptualizmu filmowego. Tej nie ma tego filmu, a szkoda. Rowakowski z kamerą wędruje sobie w terenie i po kolei znajduje litery M, U, I. I tak jak już wyświetla nam litera po literze mój film, to go kończy. Także film przenosi się z poziomu rejestracji przestrzeni przed kamerowej, przenosi się na budowanie znaczeń. Jest to też ciekawe nawiązanie, nie wiem na ile świadome, do koncepcji montażu intelektualnego Eisensteina, który zwraca uwagę na to, że przy pomocy filmu można konstruować dyskursy semantyczne, a nie wizualizować rzeczywistość. Także jesteśmy tutaj w kręgu pewnych konceptów awangardowych mających. Ja przywołuję dodatkowo jeszcze pracę innych autorstw z kręgu warsztatu, próbując w ten sposób zasygnalizować, że tego typu postawa jest tyleż właściwa Józefowi Rowakowskiemu, co całej tej formacji. No, ale zważywszy na istotną pozycję Rowakowskiego w tej formacji i na dialog pomiędzy tymi artystami występujący, to nie jest to dziwne. Tak nawiasem mówiąc, ja w takim cyklu badań i tekstów pisanych próbowałem powyodrębniać różne charakterystyczne cechy twórczości tych najważniejszych artystów z tego kręgu analityczno-konceptualnego sztuki polskiej warsztatu. Zwracałem uwagę, o Rowakowskim będę mówił więcej za chwilę, wskazując rozmaite aspekty jego twórczości, które kiedyś opisałem. W wypadku Waśki też już jakiś czas temu pisałem o transgresyjności jego sztuki, próbując, analizując wybrane prace, pokazać, jak realizują różne dzieła, które dla swojego estetycznego wydźwięku używają właściwości innego medium, że on w poszczególnych mediach przekracza. Takim bardzo charakterystycznym przykładem jest praca homage dla filmu, którą po raz pierwszy chyba w galerii jakiejś niemieckiej zrobił, gdzie on rozkłada na w podłodze galerii, w której ma otwarte okna i światło wpada i przemieszczające się chmury, słońce zmieniają warunki świetne, rozkłada takie prostokąty czarne, które przybierają postać jakby filmu rozłożonego w ten sposób na podłodze, tylko że jest to film, który jest unieruchomiony, a z kolei jego widz, który zwykle jest unieruchomiony w sali kinowej, zaczyna chodzić wzdłuż niego i
czyli unieruchomiony film uruchamia widza, ale mamy w dalszym ciągu tę relację jedno nieruchome, drugie ruchome, czarne prostokąty i światło, które wpada przez okno. Czy jakby ta praca jest budowana w przestrzeni kina, mimo że jest instalacją, czy jak ktoś by chciał, environment. Czyli właśnie na tym bardzo wiele prac fotograficznych, odwołujące się do filmu na przykład, bardzo wiele prac Waśki właśnie w ten sposób było konstruowanych. Najnowsza z tego cyklu praca, znaczy to tekst, który opublikowałem w sierpniowym dialogu w tym roku, dotyczy twórczości Bruszewskiego. Z kolei ją analizuję, pokazując jej generatywny charakter, że Bruszewski jako jeden z pierwszych artystów w Polsce zaczął uprawiać w sztukach wizualnych sztukę generatywną, tworząc dzieła, które same wygenerowywały, tworzyły doświadczenia estetyczne publiczności. A z Robakowskim to wyglądało jeszcze inaczej. Ja w analizie jego twórczości, którą takie już chyba względnie skończone, aczkolwiek potem parokrotnie powracałem do różnych jego prac, względnie skończonej postaci opublikowałem w książce Obrazy na wolności, studia z historii sztuk medialnych w Polsce. Ja w jego twórczości wyodrębniłem kilka właściwości charakterystycznych dla niej, ale nieobecnych w niej zawsze w takim samym stopniu. Więc zwracałem uwagę na wielokształtność tych prac, która była fluksusowa, transgresyjna, a zarazem poznawcza, analityczna na przykład. Ale zwracałem uwagę na transgresję, czyli właśnie taką stałą tendencję do przekraczania granic mediów, do wkraczania w relacje sztuka, rzeczywistość pozaartystyczna i przekraczanie granic pomiędzy tymi obszarami. Mówiłem o medialności i o analizie mediów, o analiza podmiotowości była tutaj bardzo ważna. Bo to był też okres przesilenia postaw modernistycznych, postmodernistyczne, jak to zaczęliśmy później określać, czyli przejście od modernistycznej podmiotowości do postmodernistycznej tożsamości. I to też w bardzo ciekawy sposób się uwyraźnia w twórczości Robakowskiego. Gra prowadzona nieustannie, ironiczne gesty, tutaj czy to wymyślanie nieistniejących postaci, czy chociażby słynny manifest Manipuluję, który jest chyba powtórzony na wystawie również. Manifest, który ja pamiętam, kiedy się pojawił i pamiętam reakcję wielu krytyków i artystów, którzy mówili, no nie, ja nie manipuluję. Ja jestem szczery w swojej sztuce. Ja jestem prawdziwy, ja mówię prawdę poprzez swoje dzieła. A tymczasem Robakowski pisze, że ja manipuluję. Od dawna uprawiam sztukę, ale kiedy myślę o swojej pozycji, to myślę, że jest to pozycja szalbierza. Ciągle coś udaję. To jest postawa ironiczna. Postawa, którą ja za chwilę skomentuję, odwołując się do pewnego teoretyka amerykańskiego, ale to jest właśnie postawa związana z pewną konfuzją tożsamościową. Świat nagle poprzez swój rozwój spowodował, że zwątpiliśmy w to, że wiemy, kim jesteśmy, skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy. Że zaczynamy wątpić w podstawowe wyznaczniki własnej podmiotowości. Oczywiście energie pojawiają się teraz szczególnie często, bo w ostatnim... powiedziałem, że te prace, te właściwości są pewnym syndromem, ale w różnych epokach jego twórczości one są różnie hierarchizowane. Był okres właśnie lat 70., kiedy analiza mediów była na najwyższym pułapie. Potem pojawiły się kwestie analizy jednostkowych relacji z rzeczywistością, kiedy Robakowski zaczyna uprawiać kino własne, jak on to określa. Kino, które jest jego sposobem oglądania rzeczywistości. Ironia jest niezwykle ważna dla różnych okresów, ale w ostatniej dekadzie chyba właśnie owa energetyczność jest szczególnie chętnie i często podkreślana w jego pracach, niekiedy bardzo, bardzo wyraźnie. Tu jest właśnie, odwołuję się do Marka Postera, amerykańskiego badacza, który proponuje, aby kiedy myślimy o tym, o sobie samych jako o pewnych istotach, to żebyśmy zwrócili uwagę, że różne kategorie, które w tym celu używamy, on oczywiście używa kategorii angielskich, że one oznaczają coś nieco innego. Że z jednej strony mamy jednostkę,
I że kiedy mówimy o jednostce, to myślimy o czymś pustym, o pewnej ramie pojęciowej, która nie posiada jeszcze żadnych szczególnych właściwości. Mówimy jednostka, przeciwstawiamy ją zbiorowości na przykład. Ale czym ta jednostka jest na poziomie tej kategorii, jeszcze tego w ogóle nie rozważamy. Kiedy mówimy o jaźni, to tutaj się już zaczyna właśnie to coś. Jaźń to już jest właśnie to, co percypujemy, co czujemy, co próbujemy poznać, czego się boimy. Jaźń jest właśnie wypełnioną jednostkowością. A potem mówi o podmiocie i tożsamości, czyli mówi o takiej jaźni, która jest pewna własnych podstaw, która wie, skąd się bierze, potrafi określić swoje przymioty, analizuje swoją istotę i wierzy w to, że coś takiego jak ta istota istnieje, że można ją rozpoznać i nazwać. A z drugiej strony jest owa tożsamość ponowoczesna, o której Poster fajnie napisał, że to jest an individual who is deeply confused about who he or she is. A więc jednostka, która przestaje siebie samą rozumieć. Jednostka skonfundowana, nie radząca sobie z definicją samej siebie. Podmiot renegocjujący swój status. Ja kiedyś na konferencji w Singapurze, tak, mówiłem, miałem wykład na temat jakby takich poziomów intymności, prywatności i analizowałem twórczość pięciorga artystów, którzy w różny sposób podejmowali ten wymiar i wrzuciłem w to Rybakowskiego również, perfidnie trochę, tak w stylu szarbierskim, ale po to, żeby pokazać, że z takim właśnie kryzysem, czyli z wątpieniem w takie trwałe podstawy podmiotowości mamy do czynienia nie tylko wtedy, kiedy ktoś wygłasza właśnie expressis verbis sądy na temat tego, że przestał wiedzieć, kim jest i zgubił się w ponurym albo radosnym świecie, ale także wtedy, kiedy ktoś prowadzi grę. Gra stwarza przestrzeń i miejsca bez właściwości. W grze wszystko może się okazać wszystkim. Gra, ironiczna gra, jest ciągłym przekraczaniem i kwestionowaniem tego, co przez chwilę przedstawiło się jako trafne, jako rzeczywiście istniejące. I Rybakowski to w swojej twórczości od samego początku robił. Sztuka to potęga. Ser wideo, które poprzez operowanie rozmaitego rodzaju fetyszami, jakby próbuje pokazywać, jak zmienia się wszystko w zależności od tego, z czym jest skojarzone. Czy stopy, które mogą Państwo zobaczyć na wystawie w Oliwie, stopy pozbawione odniesień do reszty, a przecież Roman Polański w swoim filmie tytuł Lokator. Upity Polański, znaczy przepraszam, Polański grający postać filmową, ale upitą, ląduje na łóżku i medytuje. Ja i moja głowa, a może moja głowa i ja? No więc na różne sposoby można medytować. Proszę zwrócić uwagę, tutaj mamy do czynienia z rozmaitymi formami reprezentacji, które pokazują swoją tymczasowość, swoją aranżacyjność, swoją przypadkowość, swoją nieostateczność. Jesteśmy już bardzo blisko, oglądając tego typu pracę, bo stwierdzeniom, że tożsamość jest performancem, że jesteśmy jacyś poprzez wykonanie siebie, a przecież możemy siebie wykonywać na wiele rozmaitych sposobów. Też kiedy mówimy o tożsamości podmiotowej, to gdzieś tam w tle też pojawia się wątek tożsamości dzieła. Czy dzieło jest czymś, co jest trwałe, ma swoją tożsamość, ma swoje trwałe korzenie, czy relacje z otoczeniem. No, prace Rybakowskiego powstały w czasach, kiedy Mackenzie Walk pisał, nie mamy już korzeni, mamy anteny w zamian. Więc być może ten nowy wymiar rzutuje na wszystko, co jest w tym czasie tworzone. Ale to jest bardzo charakterystyczne. Bardzo wiele prac, które właśnie w tym stylu ujawniają coś, co się zmienia, coś, czego zmiany nie zależą od tego czegoś, ale od zachowań podmiotów wobec niego zewnętrznych. Przecież te rolki,
Niestety ich nie ma na wystawie, ale te rolki stają się tym, czym są w efekcie zabiegów publiczności, którzy zmieniają ich ustawienie. Głowa, której już w ogóle nie ma, zniknęła. Głowa też pojawiała się jako jakaś w efekcie tego, że ktoś ją nadmuchiwał. Ale nawet takie niepartycypacyjne prace też gdzieś w planie znaczeniowym zwracają na coś uwagę. Pola ostrości. Gdzie, w której ostrości jest coś, co jest istotne? Autoportret trzymany w rękach, a więc znów portret, który ukrywa to, co jest portretowane. To, co portretowane, nie jest reprezentowane na portrecie. Czy fetysz taki, czy trzy karty. Tutaj widzimy wyraźnie, jak w tych przedstawieniach zaczyna dominować właśnie ironiczna perspektywa, perspektywa gry, kiedy to, co jest reprezentacją, staje się inscenizowanym wydarzeniem, które nie znaczy nic poza przestrzenią i czasem wydarzenia. Kończy się wraz z tym właśnie wydarzeniem. Ćwiczenie na dwie ręce. Czy wreszcie słynny pan jeleń, właśnie zderzony. Ja to zderzam tutaj. Przepraszam, to jest po angielsku, bo akurat znalazłem taki slajd i nie chciało mi się dłużej szukać. Gdzieś powinien mieć taki również przetłumaczony, ale to widocznie z jakiegoś wykładu, który przygotowałem to gdzieś w świecie. Bo to jest właśnie cytat z tego, co Państwo znajdują na wystawie, kiedy Rowakowski mówi, że w gruncie rzeczy to, co cały czas w sztuce robił, to udawanie czegoś. Ale proszę zwrócić uwagę, bo to jest tutaj uwidacznia się ten dylemat kłamcy. Jeżeli kłamca mówi, że kłamie, to kłamie, czy mówi prawdę? Kłamca kłamie, ale mówi prawdę. Więc jak Rowakowski mówi, że zawsze udaje, to czy udaje wtedy, kiedy mówi, że zawsze udaje też? Bo jeżeli tak, to pozbawia sensu tę wypowiedź. Ale tu właśnie o to chodzi. Uwidocznienie tego, że jak wchodzimy w pewien porządek, to sens jest czymś chwilowym, do czego nie warto się przywiązywać. A z tą pracą jest też ciekawa historia związana, którą nie mogę się oprzeć, nie opowiedzieć. Pokazywałem tę pracę w 1990, znaczy pokazywałem ją najpierw, ona była zrobiona i po raz pierwszy pokazana na wystawie w Berlinie, a potem w Hanowerze, którą zrobiłem. To była wystawa kilku polskich artystów, których pokazywałam najpierw w ramach wideofestu, a potem Foro Artystico w Hanowerze. Ale po raz pierwszy w Polsce była pokazana w 1995 roku w Zamku Jazdowskim na wystawie Lab 5, którą tam zrobiłem. I to była wystawa, w której po raz pierwszy pokazywałam dużo prac interaktywnych. I publiczność przechodziła z sali do sali i tam początkowo próbowała coś oglądać. Okazywało się, że się nie da, więc rozpoznawała rozmaite mechanizmy, które powodują, że dzieło zaczyna się rozwijać. Przekonywali się, że jest to wystawa sztuki interaktywnej, gdzie trzeba robić rozmaite rzeczy, żeby coś się wydarzyło i można było coś doświadczyć. No i potem dochodzili do sali, gdzie stał ten pan jeleń. I pamiętam, wszedłem w ciemnościach do tej sali, już tak obchodząc przed zamknięciem galerię, patrzy, stoi jakaś pani, stoi przed tym jeleniem, tak stoi, patrzy. Spojrzała za siebie, na szczęście byłem z drugiej strony i za chwilę patrzy, głaszcze jelenia po pysku. Pomyślałem, ani chybi myśli, że jest interaktywny. Tylko czego oczekiwała od jelenia? Ale mówię o tym dlatego, że to pokazuje, jak bardzo zmieniający się kontekst zmienia zachowania publiczności. Ta sztuka w tym czasie w Polsce jeszcze nie była chyba specjalnie znana. Prac interaktywnych dotąd za dużo nie pokazywano, ale wystarczyły kilka doświadczeń i już pojawia się pragnienie sprawdzenia. Czy to też? No więc właśnie, to właściwie teraz już nikt nie potrafi oglądać telewizora bez pilota, więc wszystko próbuje się przewijać. No i jeszcze jedna praca, moje wideo masochizmy. Też, jeżeli Państwo widzieli tę pracę, to wiedzą doskonale o tym, jakiego rodzaju grę z portretem. Czy to jest pokazywane na wystawie? To jeżeli ktoś nie widział, to polecam. Jest to praca, która bardzo wyraziście prezentuje to, jak dalece nasze przedstawienia są performance'ami. To już było, ktoś powie, ja wiem.
zrobiłem to świadomie, ponieważ chcę teraz dojść do tego, ale to dobrze, już się zbliżam do końca, co zapowiedziałem i to się pojawiało w tym moim dyskursie, to znaczy do owej partycypacyjności. Chcę pokazać właśnie, że sztuka Robakowskiego, jak i sztuka wszystkich ważnych artystów raczej nie rozwija się chronologicznie. To znaczy, że nie można myśleć, że najpierw była jakaś, potem z tego czegoś wyłoniło się coś innego i tak po kroku widzimy postęp albo zmianę ewolucyjną w jakimś kierunku. Raczej zwracam uwagę na to, że w twórczości ciekawych artystów wszystko zaczyna się mniej więcej w tym samym czasie. Że w krótkim okresie czasu odkrywają rozmaite kierunki własnego rozwoju, kierunki ewolucji własnej sztuki, różne postawy. Tylko one potem się pojawiają tak co jakiś czas. Nie budują takiej bardzo wyrazistej linii. Są raczej archipelagiem, że w różnych miejscach pojawia się coś, co chcielibyśmy określić jako punkt docelowy, a potem z przykrością stwierdzamy, że nam się koncepcja wali, ponieważ bardzo wcześnie ten artysta właśnie zrobił pracę, która wyraźnie zapowiada to, co zrobi potem po 30 latach. Bo tak to w gruncie rzeczy często wygląda. Zresztą Państwu nie muszę mówić, jak wyglądają procesy twórcze. One się nie układają porządnie, linearnie. One po prostu poruszają się we wszystkich stronach naraz. I artysta odważny, artysta, który nie próbuje kontrolować tych impulsów i próbuje je realizować, tak jak się one wyłaniają, właśnie jest taką konstrukcją rizomatyczną, czyli kłączowatą. Kłącze charakteryzuje to, że może się ono rozrastać w nieprzewidywalnych kierunkach w dowolną stronę. To nie jest taki korzonek, który sobie rośnie tylko w jedną stronę. On rośnie we wszystkich kierunkach. I dokładnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kiedy, w którą stronę, jak bardzo. Dlatego kłącze jest ulubioną kategorią po nowoczesności. Kłącze używane przez Deleuze'a i Guattariego przede wszystkim właśnie jako kategoria tłumacząca to, jak zmienia się rzeczywistość. Zmienia się w sposób nieprzewidywalny we wszystkich kierunkach naraz, aczkolwiek nie w tym samym czasie. Ale też nie wiemy w jakim. Więc tak to wygląda. W 1971 roku Robakowski robi rolki. Jest to praca, którą dziś rozpoznajemy jako prefigurującą właśnie postawy partycypacyjne, postawy interaktyjne, interaktywne. Dzieło, które spełnia się w tym, że nie ma skończonej postaci, że otwiera się na manipulacyjne, czytaj, kreatywne w pewnym sensie zachowania publiczności. Robakowski, tak zresztą jak wielu artystów z tego pokolenia, jak na przykład Stejna Wasulka, Stejna i Łody Wasulka, w tym okresie niespecjalnie hołdował takim właśnie interaktywnym tendencjom sztuce. Do dnia dzisiejszego myślę, że należy do tych artystów, którzy uważają, że pozycja artysty jest bardzo specyficzna. Jak to słyszałem go mówiącego, no cóż, dzisiaj wszyscy fotografują, a tych artystów to jest niewielu. No więc właśnie, czyli to jeszcze, że wszyscy coś robią, nie znaczy, że wszyscy uczestniczą w procesach twórczych. Tyle tylko, że już tak trochę tracimy zdolność wyraźnego rozgraniczenia tych obszarów. Przede wszystkim dlatego, że to, co się działo w sztuce za sprawą awangard historycznych, nowych awangard, pozbawiło nas kryteriów, przy pomocy których potrafilibyśmy jednoznacznie określić. W tej chwili to tylko zakładamy, skadujemy, wyobrażamy sobie. Ale osobiście jednostki takie jak Robakowski, silne, związane ze swoją wizją, będą tę wizję traktować jako wyznacznik kierunku rozwojowego i będą bardziej skłonni do tego, aby jednoznacznie opisywać postawy i tendencje rozwojowe sztuki i to, co w niej wartościowe. Z perspektywy kogoś, kto próbuje je analizować, krytyka, teoretyka, badacza, to już nie jest tak jednoznaczne, bo artysta może sobie pozwolić na to, żeby absolutyzować swój punkt widzenia i lekceważyć wszystkie inne. Badacz nie może. Badacz musi brać je wszystkie pod uwagę i wtedy właśnie staje wobec takiego konfundującego doświadczenia, że właściwie everything goes. To samo jest zresztą z głową dmuchaną. To też jest dzieło, które angażuje widza. I nieważne jest, jakiego rodzaju aktywności są od widza wymagane. Ważne jest to, że przełamywane jest tabu
niedotykalności dzieła, jego skończoności, jego... To Walter Benjamin, opisując to, co jest nazywał auratywnością dzieła, pisał, że jest to pewna jakość dzieła, który czyni je odległym od widza. Zawsze odległym, niezależnie od tego, jak fizycznie daleko od dzieła znajduje się odbiorca. Bo ta odległość dzieła związana jest z jego historią, z czasami, w których ono powstało, z kontekstem miejsca, w którym się narodziło, z osobowością innego artysty, który je powołał do istnienia. Odbiorca jest zawsze daleko od dzieła. A tutaj tego typu działania zmierzają do tego, żeby tę dalekość przezwyciężyć. Dzieło jest poręczne, dzieło jest w zasięgu rąk. Dzieło jest wyzwaniem, dzieło jest do wykonania, a więc to się zmienia. No, dla przykładu Mark di Suvero w latach 70. wykonywał wiele obiektów kinetycznych. To jest jedno z jego dzieł, She. Taka platforma, która jest huśtawką zarazem. I właściwie doświadczenie dzieła polega na tym, żeby się na nim położyć czy usiąść i pokiwać trochę, odpocząć w parku. Tu jest jedna z prac Berniego Lubela, o którym mówiłem wcześniej. To jest taka praca, w której właśnie... Tam widzimy Berniego, tam ten gość w kapeluszu głębi. On pedałuje, a pedałując przesuwa tę konstrukcję nad tą szpulką, jakby na górze. To jest konstrukcja rysująca. Proszę zwrócić uwagę, tam taki papier się zwiesza, ale ten papier przesuwa się w efekcie kiwania się tych ludzi tutaj na tej ławeczce, huśtawce. W związku z tym jedni przesuwają papier, drudzy rysują na tym papierze, a wspólnie wykonują rysunki na tym papierze. I to jest ta praca, to jest właśnie przestrzeń aktywności odbiorczej. Nie ma tutaj wyrafinowanej, zaawansowanej technologii cyfrowej. Jest zorganizowanie przestrzeni i miejsca w taki sposób, aby publiczność nie mogła przyjść i zobaczyć, co się dzieje, bo nic się nie dzieje innego niż to, co oni sami, ona sama publiczność wykonuje przy pomocy tych urządzeń. I proszę zwrócić uwagę, tutaj w to wpisuję pracę Robakowskiego, Równoważnia dźwiękowa. Ta praca też fizycznie nie istnieje, ale ja ją pokazałam na wystawie w 2000 roku w Zamku Jazdowskim, po prostu odbudowując ją pod kuratelą Robakowskiego. A w tej pracy mamy dwa mikrofony umieszczone w końcach tej równoważni. Mamy kulę bile, by to jest bilak, tak jak w bilardzie, która się przetacza z jednej strony na drugą, pod warunkiem, że ktoś tą równoważnią manipuluje. I mamy dwa głośniki, które wywołują, przynoszą dźwięki. Jeden głośnik dostaje dźwięk od jednego mikrofonu, dźwięk oddalający się, drugi z drugiego dźwięk przybliżający się. A więc to jest właśnie ten rodzaj pracy, który możemy porównać z tą znacznie późniejszą pracą Berniego Lubela, która jest jednoznacznie wkomponowywana już w kontekst sztuki interaktywnej. Zresztą otrzymała nagrodę na paru konkursach sztuki interaktywnej. Są to prace rekwizyty, prace, które organizują zachowania publiczności, które stwarzają im możliwość wykonania performance'u, w efekcie którego coś się wydarza, ale to, co się wydarza, jest tak naprawdę tym dziełem, które jest wykonywane przez publiczność przy użyciu rekwizytu zaproponowanego przez artystę. Dlatego można spokojnie ten rekwizyt budować sobie w domu, to ciągle będzie dzieło Robakowskiego, to jest koncept. I proszę zwrócić uwagę, jak koncept, czyli coś, co jest w centrum sztuki pojęciowej, sztuki konceptualnej, przenosi się do sztuki kinetycznej, która staje się sztuką partycypacyjną, otwierając na sztukę interaktywną. Tego typu prace bardzo wyraźnie pokazują, jakie jest przejście od sztuki konceptualnej, sztuki pojęciowej do sztuki partycypacyjnej i interaktywnej. Tu są jeszcze mam parę przykładów innych prac interaktywnych, współczesnych, które też zderzam z historycznymi z lat 70. pracami Wojciecha Bruszewskiego, bo on też obok Robakowskiego wyraźnie, obok swojego generatywnego, dominującego nastawienia, również on pokazywał te zainteresowania sztuką interaktywną. Ale patrzę na zegarek i myślę, że już sobie daruję te ostatnie slajdy, ponieważ tam już prac Robakowskiego nie ma. Tutaj są dalej rozwijające się konteksty. A pomyślałem, że może mieliby Państwo ochotę o czymś porozmawiać.
o coś zapytać, na jakiś temat się wypowiedzieć, to będzie bardziej cenne, niż żebym tam dodawał jeszcze parę innych obrazków, więc już ich dodawać nie będę.